Siemanko, z tej strony Pocisk 7, a to już jest kolejny odcinek z Epickich Zwycięstw. Tym razem zaprezentuję wam bitewkę właśnie na oto tym czołgu, to znaczy T-34-2. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Link Anek z klanu TFAW. Znaczy TFAW, TFAW. Szczerze mówiąc, nie znam takiego klanu, ale okej, okay, no zobaczymy, co tutaj kolega zrobi. A zrobi bardzo dużo, bo już widziałem wyniki końcowe. Tak więc spokojnie mogę wam powiedzieć, że warto obejrzeć ten filmik, ponieważ kolega zrobi tutaj bardzo zacne rzeczy. No, kolegę wlosowało na mapę Redshire, na topkę. Tak więc tutaj wszystko będzie dało się raczej dla niego przebić. Jak wiemy, T-34-2 jest to nie japoński, tylko chiński med, który ma bardzo twardą wieżyczkę. No nie jest demonem prędkości, jak widzimy 20, 10 na godzinę, właściwie 15 pod górkę, także nie jest tak bardzo źle, aczkolwiek mogłoby być lepiej, jak na meda to jest trochę wolno. Ale działa, mamy bardzo fajne, zobaczymy czy go zdejmie. Ohohoho, rikoszet w tył MX-a 1375, to jest taki niefart, proszę państwa, że ja nie wiem. Ale czy go dobije? Czy go dobije? Kurczę, odpuścił sobie. No, sporo tutaj medów jest. I tu jest ten LCMX, ładny strzał, bardzo ładny strzał za 322, naprawdę. To jest działo chyba 100 mm, coś mi się tak wydaje. Więcej, to jest 122 mm. O, to nawet nie wiedziałem, że takie działo. Można zamontować tego na ten czołg. Ale okej, okay, zobaczymy ile wejdzie w tego. No kurczę, 383. No to nieźle, nieźle wali to działo. Kurczę, no to nie wiedziałem tego, muszę się przyznać. Zawsze korzystałem z setek na tym dziale, tego się tak zdziwiłem. Ten damage taki spory był. Ale okej, okay, kolega już zrobił pierwszego fraga, zniszczył T-34-85 i Aufklärung Panther, który już w 9.9 zostanie wycofany i zamieniony na lepszy model, można tak to ująć. Jakieś tam Spitzpanzer 1 coś C, coś takiego w każdym razie. Ale wracając do bitwy, kolega ma już 3 fragi, minęło tam ze 3 minuty bitwy, coś takiego. Także już na sam początek nie jest źle. Oczywiście wygrywamy 4-2. No i zobaczymy. Kolega niestety już stracił połowę heala, tak więc już może to trochę. O, był taki snajper, kurde. Może go trochę już tak właśnie no, ograniczyć, że tak się wyrażę. O, tutaj jest szyno, ciekawe, ciekawe czy wejdzie w bok. Uuu, 401, bardzo, bardzo ładne losowanie. Szczerze mówiąc, myślałem, że nie wejdę, bo teraz ten IS-3 jest dosyć mocny. No i na boku ma pancerz warstwowy, także mogło to nie wejść, ale weszło. Skorzystał dla kolegi jak najbardziej. No i tutaj już te IS-3 zaatakowały. Tutaj te wrogi, które są na dole. I chyba kolega postanowi do nich podjechać. O, jest 3 pas artylerii. A czy będzie strzał w tego T-20? Ujujujujujuj. No, dużo szczęścia muszę przyznać. Dużo szczęścia, naprawdę. Z tym strzałem to... ale epicko, epicko. Kolega ma już w tej chwili 5 fragów. Jest 10 do 6. Kolega ma jeszcze szansę na... pula. Ponieważ jeszcze jest 5 czołgów w puli do... zjedzenia. No i zobaczymy, czy kolega. No jest szansa, jest jakaś szansa. Tutaj nasza altiera spudłowała. I IS ma tylko 200 HP. Nie patrzy się w stronę kolegi, jest bokiem, proszę państwa. Czy będzie dobitka? Tak, kolega dłużej ten. No, celował, ale wiadomo, to jest 122 mm. Potrzebuje. O, tutaj Arta próbowała dzymnąć kolegę, ale nie udało jej się to i bardzo dobrze. No to zaraz kolega im się odwdzięczy i skilluje te tłuściutkie boboczki. Tylko gdzie one są?
Tam super pecznik już jest wyświecony na A1, także no, może być ciężko. Zakampiony jest tam pewnie w luj. Ale mam tutaj Crusadera SP, który bardzo szybko strzela. Bardzo wkurzająca artyleria i trafił on swojego kolega za 150. To nie jest dużo. Ale mam jeszcze dwie artylerie. Tutaj też jakieś pudło było artyleryjskie. Od tego M40x43. Tu też bardzo ładny strzał. Super Pershing się dignął, kurczę. Też jakiś pomysł gość ma niezły. Give me, kolega pisze, please. No zobaczymy, czemu dadzą. Zazwyczaj się tak pisze, to nie dają. Ale zobaczymy tutaj, jak panterka jedzie w tamtą stronę. Myślę, że jest tam gdzieś w okolicach. O, tutaj to było nieładne zagranie. Bardzo nieładne zagranie ze strony jak panter dwójki. No gdzie ta artyleria? To jest też dobre pytanie. Kolega tam był i raczej nie ma. Jak panter chce się jeszcze bardziej upewnić, że tam na pewno tej artylerii nie ma, ale no nie wiem. A tutaj jest zakampiony hamelek. No to jest. O, jak nie trafił brzydko. No i kolega go elegancko teraz rozwalił. Mamy w tym momencie 9 fragów i 3000 damage'a. Także jest już bardzo dobra bitwa. I zobaczymy, czy dadzą mu tego pula. No bo to jest też bardzo istotny ewenement tej bitwy. O, już ma tylko 400 HP. Ja bym teraz nie strzelał, poczekałbym spokojnie. Kurde, dignął się. No, ktoś strzeli. O, AT-8, elegancki strzał. I czy będzie dobitka? Czy ktoś strzeli? I jest, pięknie. 112 chyba już nie chciała też strzelać. Dała mu tego fraga. I kolega zdobył 10 fragów, co oznacza, że mam już medal pula. No i kolega napukał, nastrzelał 3200 uszkodzeń, a reszty dowiemy się już z wyniczku. A oto i wyniczek naszego zacnego kolegi Linka. Link Anek z klanu TFAW. No i widzimy tutaj zacną, pokaźną ilość medali. Oczywiście masterkę kolega zdobył, specjalistę, duży kaliber, oczywiście medal pula i jakiś taki medal, którego nie bardzo kojarzę, aczkolwiek to jest chyba za zniszczenie, o właśnie to nie wiem, chyba medów chyba, ale nie jestem pewien. Oczywiście tam parę innych medali typu rozpruwacz, pojedynkowicz i tak dalej. Kolega zarobił 30 tysięcy na tej bitwie oraz otrzymał 1304 doświadczenia, co jest takim średnim wynikiem, by powiedział, jak na tak zacną grę to jest trochę mało. No ale zobaczmy dokładniej. No, tak jak wcześniej wspominałem, kolega to był 10 fragów, 3165 damage'a oraz 1304 doświadczenia. Jak widzimy, team kolegi tak pośrednio zagra, pośrednio. Niektórzy całkiem spoko, a niektórzy tak znamili to po całości. A więc przejdźmy dalej. Kolega na czystą, o dziwo, tylko 5446 kredytów na czysto wyszedł. Oddał 13 strzałów, z czego 13 trafił, a 12 przebiło. Także bardzo dobry stosunek trafień, jeśli chodzi o działo 122 mm. No. No, czy kolega wyświecił na 365 uszkodzeń, to niedużo, zablokował tylko jeden pocisk. Też nie za dużo. Bitwa trwała 6 minut, także bardzo szybka bitwa. No, a więc tak by to się prezentowało. Serdeczne gratulacje tak zacnej i przytomnej gry. No, więc to było na tyle. Jeśli spodobał się ten filmik, to polajkujcie go, zasubskrybujcie mój kanał. Cześć!